Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj kolejny odcinek z Palionowa, na którym musimy rozwiązać kolejne ciężkie zagadki. W poprzednim odcinku udało nam się uwięzić syna Paliona i w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pójdę do Dave'a. Pójdziemy do syna Paliona i przesłuchamy go raz a porządnie w tej klatce, do której on wpadł. Więc zanim rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A ja wam życzę miłego oglądania, widzimy się po intrze. Witam bardzo serdecznie, ja już tutaj przed moim domkiem, tu jakaś tabliczka w ogóle jest na starcie, teraz zauważyłem, siema Szczypson, nie wiem kto się ze mną wita, nieważne, to pewnie jakiś dziwołąk, nieważne, tu w ogóle, dobra, słuchajcie, już oficjalnie pozbyłam się tego grobu, to tutaj nie może być, to mi się nie podoba, że tutaj takie rzeczy są w ogóle, więc wychodzimy stąd, tu murujemy to, żeby tutaj już nic nigdy nie było i potrzebuję 3 trawy, żeby to zamurować, bo tutaj jest jakaś, nie wiem po co to tu jest w ogóle, dobra, mamy taką dziurę, nie mam zwykłego dirta przy sobie, naprawdę, mam 2 dirty przy sobie. Dobra, trudno. Kiedyś się to naprawi. Tutaj dziura. No i jedno niech jest to. Dobra. Lecimy do Dave'a, ponieważ muszę mu powiedzieć o całym zdarzeniu, o całym planie i o tym, że po prostu musimy przesłuchać syna Paliona. Tu, jak widzicie, jest sąd. Tu będzie sądzony. Ja już to czuję, że będzie sądzony za to, co zrobił. No i mam nadzieję, że w końcu zobaczymy, jak się ujawni, kurczę, że kim on to jest i tak dalej. Więc uwaga, ja lecę. Czekajcie, gdzie jest Davison, kurczę, bo on gdzieś tutaj powinien być. Wow, kto tu postawił te krzaki? Gdzie jest Davison? A czekajcie, bo on przecież u siebie na chacie jest. Przecież on już mieszka w tamtym... Ja już zapomniałem, gdzie on mieszka. Dobra, to ja lecę do niego na chatę, bo on pewnie tam gdzieś czeka. A ja tutaj biegnę tu w stronę Palionowa. To ze mnie nieźle, ja jestem jakiś zakręcony dzisiaj, widzowie. A propos zakręcenia, to kręcę się również na kanale Szczypson Plus, więc zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ tam odcinki codziennie z Robloxa, więc myślę, że warto tam wbić. Dobra, idę w stronę tego domku Dave'a, tutaj przejdę tym tunelem. Czy on tam gdzieś jest? Ja nie widzę niku ani nic. Ja to ostatnio mało rzeczy widzę w tym Minecrafcie. Też mam jakiś strasznie ciemny ten Minecraft jest, bo... ale to nieważne. Dobra, idziemy tutaj. Czy on tu gdzieś jest na chacie? Halo? O, tam jest nick, dobra, widzę, jest na samej górze. No to fajnie, jeszcze my się włamiemy do chaty przy okazji. Dobra, tu gdzie... kurczę, gdzie były te schody wyżej? Tu chyba. Dobra, tutaj były schody. Okej, okay, wchodzimy na górę. Wchodzimy na górę. Czy tak, on jest tutaj, dobra, on jest u siebie w sypialni. Halo? O kurde, śpi. Halo? Halo? Rzucam. Co jest? Halo, Davison. Jaki? Ja... Czemu mnie budzisz w ogóle? Ty, czemu kurde, cię budzę? Bo jest sytuacja, uwięziłem syna Paliona. To co? Ale czemu? Uwięziłem go? No, jak to czemu? No bo... Jest co ty robisz? Ściągnij tą głowę! Ściągnij tą głowę! Nie rób takich... Nie rób takich żartów. Stary, dobra, uwięziłem go. Ale czemu go uwięziłeś? Zrobiłem na niego czemu? Pułapkę. No dlaczego? Żeby go przesłuchać porządnie, żebyśmy mogli się dowiedzieć, kim on jest i żeby on tutaj, wiesz, zanim cokolwiek zacznie odwalać na Palionowie. No co? Staro, chcę być jakąś pszczą, nie jest jakąś pszczą, stary. No ja jakaś... też o tym słyszałem, Bee. Też o tym słyszałem, ale Bee. Ja go... Ale on jeszcze się chyba nie zmienił. Czy już się zmienił? Zmienił. Tak? Już jest po. Już kurczę, dobra, to czekaj, to chodź, bo on tam był uwięziony. Ja go zamknąłem jako syn Paliona, to ja nie wiem, dlaczego w ogóle no. Ten, ale on tam był uwięziony. Czekaj, ja właśnie... jak my tutaj idziemy tu? Nie wiem, oj, no, jak najszybciej, tu wodą. Tutaj, nie jest, aha, że jesteś taki tutaj cwaniak. No, tak, okay. jestem cwaniak, wiesz o co chodzi, wiesz to co ja chodzi. Będę cwaniakował wraz z tobą, dobra. Dobra, no okay. To czekaj, chodź tędy. Dobra, Dave, no co ty robisz, no, chodź. Lecimy. Jak dalej? Co? Ha, ha. Ej, no i pa, co mi zrobiłeś, ja go... No Jezus, no ale miałeś to samo, tak samo tu miałeś jak masz. Tak samo tu miałeś jak masz. Dobra, naprawię to kiedy indziej. Chodź, idziemy w tamtą stronę, gdzie syna Paliona uwięziłem, bo on jest uwięziony pod jego domkiem, stary, więc tam jest idealne miejsce. Ja tam przygotowałem taką pułapkę. Ale on w to w ogóle wpadł? On w to w ogóle no wpadł? No tak, on na wczorajszym odcinku u mnie wpadł. Ja go tam zahaczyłem, on tam... O, aż mi budzik zadzwonił. On tam jest uwięziony i ja bym chciał go teraz przesłuchać, stary, bo... Nie zły masz budziki o takiej godzinie, nie zły budzik. No, co to jest... Co miałeś robić o tej godzinie? Jeść obiad. A, no czyli obiad poczeka. No, obiad dobra. Niestety poczeka, są rzeczy ważne i ważniejsze, czyli nagrywanie odcinka. Dobra, stary, tu, czekaj, gdzie ty jesteś? Tutaj, no tutaj są drzwi i tu jest pułapka, tylko nie wchodź tam na razie, bo to jest taka specjalna pułapka, jak otworzysz tą skrzynkę, to wpadniesz, wiesz co chodzi, nie? Gdzie ty jesteś? W dziurze. Wpadłeś tam już? Stary, bo to ja jest się tak skonstruowana dziura. Ja się odwracam na sekundę, a ty już tam wpadasz, nie? No dobra, ja mam no, takie specjalne wejście No bo to jest tak zrobione, tam. Że... Ja zauważyłem, że to jest tak zrobione, że się nie da tej skrzynki otworzyć, nie wpadając do dziury. To jest chamskie. No da się, a żeby było śmiesznie, to się da. Dobra, ale ja tutaj mam takie tajne przejście, które... Się nie gdzie da. On jest? Się nie da jak w pysk. No gdzie właśnie, on jest? To ktoś miał być, nie? To ktoś miał być. No miał być, no. Tutaj. Gdzie on jest? Aha, stary, bo tu uwięziłem. Czyli ci uciekł, zmiał ci. No ale jak on... To musiał... nie zła pułapka. Dobra, już wiem jak uciekł. Ja też już wiem. Jak? No tak. Nie, bo on by tam nie wyszedł wyżej.
Aha. O kurde. No to moje... Pali mi się kurde ciało! Nie, on tędy wyszedł, stary, bo tu nie było kobra, tu wszędzie był stone. Czekaj, zaraz to sprawdzę. No, tak jak myślałem, stary, zrobił sobie wyjście. Serio? Tędy. Nie, no stary, ale w ogóle uciekł nam. Ale w ogóle jak on, ty masz fajną tą bazę, pokaż tą bazę z bliska, pokaż, ja to jeden z bazą. Co, ale to, no, to nie jest moja baza, ja ją tu zrobiłem specjalnie po to, żeby go tu uwięzić. No ale stary, taka pułapka, że mu tutaj wszystko daje, stary, crafting, no, mu dajesz, żeby tu mu przeżył, stary. Żeby tu przeżył, to przeżył, ale on stary, więzienie to więzienie. Ale pułapka, to nie miało być więzienie, ja to była pułapka, w której on miał po prostu przeżyć. Ale on tu miał zostać, ale on... Dobra, on stąd wyszedł jakoś, ja tu zrobiłem takie inne wyjście swoje. No ale... Nie znasz się stary na robieniu pułapek. To powiedz, co, jaką ty byś pułapkę zrobił? Stary, ja bym zrobił taką pułapkę, że on by nie mógł w ogóle z tej wody wyjść. Albo z lawy, albo w ogóle, żeby się spalił. No niech... Nie no stary, to była pułapka. Musimy rozwiesić plakaty, że uciekł, trzeba go złapać. Plakaty? A masz plakaty w Minecrafcie? Nie mam plakatów w Minecrafcie, ale mamy tabliczki. No właśnie. Mamy tabliczki. A, no dobra. No zrobimy, no dobra, że jest poszukiwany. Trzeba go znaleźć, stary. Bo on okay, gdzieś uciekł, okay. Ja nie mam pojęcia, gdzie on jest. Ja mam jedną tabliczkę, okay. Masz... Powiedz, że masz tabliczki jakieś, proszę. Mam dwie. Mam cztery mam w sumie. No to, łącznie, no to super. Chcesz? To w taki... No daj mi. To ja ci daję dwie takie, bo jeszcze mam dwie takie inne. Aha, dobra, no to weź sobie tamte dwie i teraz tak, kolorki. Musimy w jakimś odpowiednich miejscach, w ogóle nie mam żadnej tablicy ogłoszeń w Palionowie, trzeba zrobić jakąś tablicę ogłoszeń. Trzeba zrobić. Ja myślę, że w dziurze. W dziurze? Swoją dziurę. Dobra, do dziury jedną tabliczkę należy dać, myślę, że trzeba. Dziura. Do dziury. O kurczę, tu woda się lekko rozleje, nie tak jak miała się rozlać, no trudno. Dobra, to jest... A ja robię wiadro challenge. No to dawaj, jak jesteś cwaniak. Dobra, Hello? Dobra, nauczony, dobra. Tu pierwsza tabliczka. Szkili te balony nie tupesz. Balony nie tupesz. Paliona. Balony nie tupesz. Nagroda. $1000 dajemy, co? $1000 wystarczy? A masz tyle? No, nie mam. Znaczy, to jest tylko takie, wiesz, żeby ktoś przyniósł i my wtedy mówimy, haha, jednak nie. Tu jest, mango! Mango, $1000. Kurczę, to ty, $1000. Ej, przyszedłem podbiegł $1000. Skąd ty masz w ogóle jego głowę? Przyszedłem odebrać $1000. Nie mam. Znalazłem się na Paliona. No to, ale Ja wiem, gdzie jest. Gdzie? Ja wiem, gdzie jest ten Paliona. Gdzie? Mogę się zaprowadzić. Gdzie? Ja wiem, gdzie jest ten Paliona. No gdzie? No, mogę cię zaprowadzić, no to... ale najpierw daj mi moje $1000. Dobra, dam ci kuszę, ona jest warta 1000. No, czekaj. Tutaj jest, z Alianą. No Dave, no, musimy znaleźć go. Dawaj 1000 baksów. No dobra, to masz tą kuszę, jest warta 1000. A teraz znajdźmy prawdziwego syna Paliona. Dzięki, masz do tego strzały, o kurde. No, była jedna naciągnięta. Ej. No, masz jak cela. Strzela? Masz cela jak baba z wesela. Ty dobra, nie, jak się strzela. Całą wodę żeś zamroził. Ale jaki jest problem? Yeah. W czym jest problem? W czym jest problem? Gdzie... W tym, że ale ty nie wyjdziesz tędy. Da się. Nie być. Da się tędy wyjść. Da się. Ciekawe gdzie, ciekawe jak. No płyniesz ciągle wzdłuż wody. Zapraszam. Jak to zrobić? No jak najszybciej. Aha, że tu. No. I dawaj do góry, jeszcze wyżej. Wow, to nie wiedziałem o tym. Tu się da wyjść, ja zaplanowałem to, żeby tu się dało, tylko to jest ciężkie. Tutaj, ale tu się już nie da, ale tu się da już się, nie da. Da się. Dobra. Widzisz, ja to wszystko zaplanowałem, ja tu miałem ktoś... Słuchaj, jak to mój tata mówi, tęgie głowy nad tym myślały. Mhm. Ty jesteś na tęgą głową, tak? Tak. Kurde, co to fajną masz tęgą głowę, że się nie... Kurde, trzy razy dłużej niż normalną windą. Dobra, kolejną tabliczkę daję gdzieś tu, w centrum. W centrum trzeba dać kolejną tabliczkę o tym, że syn Paliona jest poszukiwany. Tu idealnie będzie. Dobra. Poszukiwany... O kurczę. Poszukiwany syn Paliona, nagroda... dolarów 1000. Dobra, mamy to. Jeszcze zostały nam trzy tabliczki. Trzeba gdzieś się rozplanować dobrze. Ja myślę, że gdzieś w naszej zatoce też by się przydało. Stary, w ogóle co to są za budynki? Zobacz. Co ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Stary, zobacz, znalazłem jakąś ofertę zakupu. Gdzie? Znalazłem ofertę zakupu. Co to jest? Kupię szpinak. Ktoś chce kupić szpinak? Nie, ja nie. A lubisz szpinak? Powiedz szczerze. No ja nie, ale ten ktoś lubi. A nie lubisz szpinaku? Nie, nienawidzę. Ja lubię, dobry. Nienawidzę dobry szpinaku, jest. Mogę sprzedać. Fajne. Pierogi ze szpinakiem, są mega dobre, polecam. Fuj! Są mega dobre, ale bez jadki, ja nie mogę, jak jestem głodny teraz, dobra. Chodź, idziemy dalej rozwieszać kolejne tabliczki. Tutaj, tu, w ogóle powiedz mi, co to jest. Widziałeś to? Trypson. Co to?
Co to jest? Czekaj, no nie wiem, to? Tam, ale ta wieża cała. Aha, to wiesz, nie widziałem tego, nie, ja nie się byłem, boję, że nie to jest Lucyfera, bo to jest w takim klimacie jak tamten nie, dom. Nie, stary, ja tam nawet nie wchodzę, bo ja tam nawet stary nie mam zamiaru wchodzić. Oszukiwany syn Paliona, nagroda, $1000. Ej, stary, ktoś ci uderzył. No to ty byłeś, kurczę. Ty masz te ciernie jeszcze, to ja dodatkowo dostaję na łeb. Dobra, nie. Problem? Masz jeszcze dwie tabliczki? Mam. Chcesz je? Daj mi je, no, bo ja muszę to rozwiesić. Dobra, jeszcze gdzie? Gdzie tam w naszej zatoce? Wiadro szelędź! O kurde! A! Nie zrobiłem, bo to był crafting! Ja! I klikłem prawym na crafting i się odpalił crafting, ja nie przemyślałem tego. No w dziurze. No ale jak ty stąd wyjdziesz? A tam idziesz, dobra. No drabinką. Dobra, czekaj, gdzie możemy jeszcze zostawić dwie tabliczki? Ja jedę do naszej zatoki. Spokojnie, ziombel. O. Spoko, dzięki. Ziomek. Dzięki. Dobra. Dzięki. Do naszej zatoki zostawić ostatnie dwie tabliczki. I a na drzewo? Musimy go kto ci wejdzie na drzewo? No, ja na przykład teraz wchodzę. Okej. Okay. Też? To je zostawisz? Przytam się. Paliona, nagroda. Ej, na drzewie nie ma tabliczki, jak to? Dobra. Ciekawe czemu. Dobra. Czekam, aż dodasz tabliczkę. Musiałem kichnąć. Co? Czekam, aż dodasz tabliczkę na drzewie. Czekam, aż dodasz tabliczkę na drzewie. Ale po co tabliczka na drzewie? Ponieważ małpy też mają rozum. Jak ty tam dobra, przekonałeś mnie, tym małpy też mają rozum. Kurde, spadłem. No nie, jak tam wejść? O, tu się wchodzi, dobra. Jezu, jaki frajer, nie wiem, weź polianie. No nie, już wchodzę, zaraz. Widać kto był królem widać, dżungli. Widać, kto jest prawdziwą małpą. To był królem dżungli. To był królem dżungli. Dobra, królem masz, niech ci będzie. Poszukiwany... syn Paliona... Skurde! Nie lubi! Ja, no nie! Nagroda! Kurde! Jeszcze sobie dokończę tabliczkę, chłopie. Dokończyłem tabliczkę. I co teraz? Odwróć się. Nie, zrzuciłeś tą tabliczkę, ty jesteś nie... Dobra. I co? Dobra, widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku. Już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że uda nam się schwytać syna Paliona w końcu. No i zostałeś obrażenia. Trzymajcie się, do następnego. Pozdro, pa, pa.